przy telefonie Jakub Wiech, zastępca redaktora naczelnego portalu Energetyka 24. Dzień dobry panu. Dzień dobry państwu. Ważna umowa wczoraj podpisana. Na ile ważna umowa między Polską a Stanami o budowie elektrowni jądrowej? To już tak można mówić, że jesteśmy posłowie z Amerykanami, czy dopiero jakaś gra wstępna w ramach dokumentów przeróżnych? Jeszcze nie ma przełomu takiego, o którym chodzi wszystkim osobom będącym zwolennikami energetyki jądrowej w Polsce. To znaczy jesteśmy po podpisaniu umowy międzyrządowej mającej być podstawą pod opracowanie raportu dotyczącego już konkretnych rozstrzygnięć w zakresie doboru technologii oraz finansowania inwestycji Polski w energetykę jądrową. To oczywiście ustawia cały dyskurs na temat polskiego atomu na torach prowadzących do tego, by to Amerykanie byli dostarczycielami zarówno technologii, jak i pewnie istotnej części finansowania, czy nawet mechanizmów finansowania w zakresie właśnie budowy takiej jednostki nad Wisłą. Więc pod tym względem można powiedzieć, że to nadaje nową dynamikę w ogóle całemu procesowi wdrażania polskiego programu jądrowego i myślę, że faktycznie teraz możemy mówić o takiej realizacji tych zapowiedzi, które znamy z komunikatów Ministerstwa Klimatu czy ministra Piotra Naimskiego, że w 2021 roku wybierzemy oficjalnie dostawcę technologii, w 2022 wybierzemy lokalizację, w 2026 rozpoczniemy budowę elektrowni jądrowej w Polsce. Czasu wbrew pozorom nie ma tak wiele, no ale myślę, że ta umowa z Amerykanami może być, wypełnia przynajmniej częściowo znamiona decyzji, oficjalnej decyzji rządu w Warszawie dotyczącego wejścia w polski program jądrowy. Chociaż jak wiemy, pewnie trochę nieoficjalnie, to teraz w tym wyścigu po możliwość zbudowania w Polsce elektrowni atomowej ruszyli Francuzi, bo jeszcze jakieś spotkania mają się odbywać, to tak jakby w Paryżu jeszcze nie byli pewni albo nie dowierzali, że klamka co do wyboru kraju już zapadła. Oczywiście to, że Amerykanie są liderem tego wyścigu po polski atom, w żaden sposób nie wyłącza udziału innych krajów w tym procesie. To znaczy istnieje szansa, że polski atom będzie budować konsorcjum, na przykład amerykańsko-japońskie albo amerykańsko-francuskie albo amerykańsko-koreańskie. Natomiast no, polski program jądrowy przewiduje przede wszystkim to, że dostawca technologii będzie powiązany z instytucjami oferującymi finansowanie i będziemy mieli jedną technologię dla wszystkich elektrowni jądrowych w kraju. Więc to sugeruje raczej, że no jeżeli to będą Amerykanie, no to wszystkie te technologie reaktorowe, te najważniejsze, jeżeli chodzi o elektrownie, będą pochodziły ze Stanów Zjednoczonych. Natomiast te mniejsze prace dotyczące budowy tych jednostek faktycznie być może będzie można zlecić jakimś podwykonawcom z innego kraju. Wiem, że też istnieje szereg spółek polskich, które będą się mogły włączyć prace budowlane, prace konstrukcyjne nad polską elektrownią jądrową. Na ile to może być polska inwestycja, bo pojawiały się głosy z jednej strony, to będzie wszystko importowane, my zapłacimy dużo pieniędzy, dziesiątki miliardów złotych pójdą na tą inwestycję, wszystkie one wylądują w kieszeniach spółek zagranicznych. Inni mówili, nieprawda, Polska ma, może nie, to nie powszechnie wiadome, ale ma spory sektor jądrowy, oczywiście samych reaktorów nie robimy, ale fundamenty, nie fundamenty, wieże, nie wieże, to wszystko mogą robić firmy polskie, które już mają w tym doświadczenia. Polacy i polskie spółki współpracują już przy kilkunastu projektach jądrowych zlokalizowanych na całym świecie. Mniej więcej mamy ponad 50 takich podmiotów, które świadczą usługi w zakresie wykonawstwa elektrowni jądrowych w różnych państwach globu. Między innymi w sławnej, znanej szeroko elektrowni Olkiluoto w Finlandii. Tak samo w Polsce znajdują się przedsiębiorstwa, które między innymi budują obudowy dla reaktorów jądrowych, czy inne podzespoły tego rodzaju, więc w pewnej części to może być jak najbardziej polskie przedsięwzięcie. i spółki z Polski w określonych elementach, w określonych partiach tej budowy, tej konstrukcji będą brały udział. Oczywiście też warto zaznaczyć, że samo zbudowanie takiej elektrowni to nie jest wszystko, bo do tego trzeba mieć kadrę, która będzie w stanie obsłużyć taką jednostkę, a my planujemy budować od 6 do 9 gigawatów w energetyce jądrowej, więc będzie nam potrzebna też odpowiednia liczba inżynierów i techników, którzy będą takie jednostki obsługiwać. Także tutaj też widzę pewien potencjał rysujący się przed polskimi uczelniami, przed Narodowym Centrum Badań Jądrowych, więc jak najbardziej część tego kapitału, czy to finansowego, czy też umysłowego, zostanie w Polsce i będzie już naszym wewnętrznym kapitałem. A co do finansowania, na ile to będzie inwestycja, która będzie leżała tylko na barkach polskiego podmiotu, mamy już powołaną spółkę, na ile jest także taki montaż finansowy, to jest także zaangażowanie pieniędzy chociażby amerykańskich? Myślę, że odpowiedzią na to pytanie może być rzut oka na to, co się dzieje w Rumunii w tym momencie. Tam też doszło do podpisania, na razie parafowania, przepraszam, umowy międzyrządowej między rumuńskim rządem a administracją amerykańską. I jak wnoszą tamtejsze media, zaraz po parafowaniu tego dokumentu rozpoczęły się rozmowy. Jedną z instytucji finansowych należących do rządu federalnego Stanów Zjednoczonych w zakresie finansowania w ramach linii kredytowej dla projektu rozbudowy elektrowni w Czernej Wodzie, jedynej rumuńskiej elektrowni jądrowej. Tam kwota potrzebna na konserwację 2 reaktorów i budowę 2 kolejnych jednostek generacyjnych wynosi $8 miliardów i te środki będą prawdopodobnie pochodzić z nisko oprocentowanego, długoterminowego kredytu oferowanego przez amerykańskie władze federalne. I tutaj to się wpasowuje w pewnego rodzaju linię, którą obecnie obiera administracja amerykańska związaną z pobudzeniem amerykańskiego przemysłu jądrowego, bo Amerykanie zobaczyli, dostrzegli, że zostali w tym wyścigu, jeżeli chodzi o sektor jądrowy, wyprzedzeni to bardzo daleko przez Rosjan i Chińczyków i w tym momencie planują trochę pobudzić swój przemysł. Ale tak rozumiem, właśnie... to jest nie tylko pobudzenie firm, które budują, ale także całej, może nie mniej istotnej, obudowy finansowej, że jak rozumiem teraz to, co proponują Stany, to jest nie tylko technologia, nie tylko know-how, ale także montaż finansowy. Z naszej strony to jest przede wszystkim właśnie, patrząc, to jest przede wszystkim właśnie ten instrument finansowy i Stany Zjednoczone odblokowały prawnie możliwość finansowania inwestycji w energetykę jądrową za granicą, poza USA, więc dzięki temu takie kraje jak Polska czy właśnie Rumunia mogą liczyć na pomoc finansową w postaci właśnie dobrze uwarunkowanych linii kredytowych, więc myślę, że taki instrument może wchodzić w grę również przy realizacji polskiego projektu jądrowego i nie zdziwiłbym się, gdyby właśnie takie rozmowy były prowadzone przez najbliższe 18 miesięcy, bo według podpisanej wczoraj umowy to właśnie przez najbliższe 1,5 roku mamy toczyć dyskusję nad tym modelem finansowym, nad szczegółami techniczni z Amerykanami i ich efekty właśnie za te 18 miesięcy poznamy. To może teraz przejdźmy do informacji, która jest związana albo niezwiązana z atomem dla Polski, czyli decyzję o rozszerzeniu sankcji wobec firm budujących gazociąg Nord Stream 2 przez Amerykanów. Na ile te nowe, w ogóle jakie są nowe sankcje, co zarządził Biały Dom w tej sprawie? To są w zasadzie nowe, stare sankcje, bo mowa tutaj o informacji podanej przez Departament Stanu, która rozszerza już istniejące sankcje, już wdrożone do systemu prawnego Stanów Zjednoczonych o możliwość nałożenia restrykcji na jednostki wspomagające statki służące do układania rur gazociągów, czyli mówimy tutaj o potencjalnym zagrożeniu sankcjami dla podmiotów zajmujących się dostosowywaniem jednostek pływających do układania takich projektów jak Nord Stream 2 i ma to szalenie istotne znaczenie dla Rosji, gdyż no, Rosjanie po wdrożeniu tych amerykańskich sankcji w grudniu 2019 roku utracili możliwość kontynuowania prac nad Nord Stream 2, bo szwajcarska spółka Allseas, która dotychczas układała rury tego połączenia, przestraszyła się amerykańskich restrykcji i porzuciła ten projekt. W tym momencie Rosjanie próbowali rzucić na Bałtyk swoje dwie jednostki, to jest Akademika Czerskiego oraz Barkę Fortuna, które miały układać połączenie Nord Stream 2, ale teraz pod nowym rygorem sankcyjnym, pod tymi rozszerzonymi sankcjami będzie to praktycznie niemożliwe, więc to pokazuje, że determinacja Stanów Zjednoczonych w zakresie uderzenia w projekt Nord Stream 2 i pogrzebania go jest naprawdę bardzo duża, bo tak naprawdę w tym momencie nie widać możliwości dla strony rosyjskiej bezpiecznego układania Nord Stream 2 bez obawy nałożenia amerykańskich sankcji i to jest coś, co jest w zasadzie, można powiedzieć, no, takim łabędzim śpiewem tego projektu gazociągu, gdyż nie widać rozwiązania tego problemu. On jest coraz bardziej opóźniony. Przypomnijmy, że Nord Stream 2 miał ruszyć pod koniec roku 2019. Teraz zbliżamy się do końca roku 2020 i nie widać perspektyw żadnych dla tego rurociągu, więc podmioty zaangażowane w ten projekt są naprawdę w bardzo ciężkiej sytuacji i nie zdziwiłbym się, gdyby doszło do porzucenia, ostatecznego pogrzebania tego projektu i no, końca Nord Stream 2 jako takiego. To jeszcze... Na ile to jest prawdziwe, bo aż nie chcemy się w to wierzyć. Myśmy o tej wizji, żeby zatrzymać Nord Stream 2 mówili wielokrotnie i przez wiele, wiele lat mówiliśmy, to nie jest możliwe. Kilka ruchów Waszyngtonu sprawia, że w tej chwili, jak rozumiem, analitycy obstawiają, że ten gazociąg, przypomnijmy, w 90 czy w ponad 90% ukończony, ułożony, nie będzie skończony. Tak, Nord Streamu pozostało do ułożenia 100 kilkadziesiąt kilometrów. Jest to mniej więcej właśnie 10% długości tego gazociągu i faktycznie na ostatniej prostej dzięki amerykańskim sankcjom, o których amerykańscy dyplomaci i politycy ostrzegali już od 2019 roku, od stycznia 2019 roku, kiedy w niemieckich mediach pojawił się list ambasadora ówczesnego USA w Berlinie, pana Richarda Grenella, przestrzegający właśnie przed ryzykiem nałożenia sankcji. No, Ameryka, Waszyngton na ostatniej prostej wykoleili ten pociąg o nazwie Nord Stream 2 i tak naprawdę nie wiadomo, czy Rosjanie jakkolwiek będą jeszcze walczyć o ten projekt. Wiadomo, że przez czas trwania kryzysu politycznego związanego ze sprawą próby otrucia Aleksieja Nawalnego, zarówno Niemcy, jak i Rosjanie, czyli państwa, które są najbardziej zainteresowane tym, żeby Nord Stream 2 powstał, no ochoczo bronili, może nie wprost, ale starali się tonować nastroje i proponować różne rozwiązania tego kryzysu, które nie przekreślały jednoznacznie Nord Stream 2, ale w tym momencie amerykańska administracja pokazała, że naprawdę zależy jej na tym, żeby ten projekt nie powstał. To samo pokazał amerykański kongres, bardzo antyrosyjski kongres, który ponadpartyjnie przegłosował te sankcje i wdrożył te instrumenty, więc naprawdę nad Nord Stream 2 zawisły już nie tylko czarne chmury, ale no, zawisła groźba kompletnego fiaska tego projektu, za co my powinniśmy trzymać kciuki, bo jest to przedsięwzięcie geopolityczne, szalenie niebezpieczne dla krajów Europy Środkowej, w tym Polski, które może spowolnić, torpedować działania na rzecz dywersyfikacji dostaw gazu do Unii Europejskiej i uzależnić jeszcze głębiej wspólnotę od Rosji, od jej pozycji, no i też narazić na istotne niebezpieczeństwo takie kraje jak Ukraina czy Białoruś, które posiadają status krajów tranzytowych, a które mogą zostać tego statusu pozbawione właśnie dzięki możliwościom otwierającym się przed użytkownikami gazociągu Nord Stream 2. Więc jest to projekt podburzający ład bezpieczeństwa w Europie, który powinien zostać blokowany przez nie tylko Stany Zjednoczone, ale Unię Europejską. No w tym momencie dochodzimy do takiego kuriozum, że o bezpieczeństwo energetyczne Europy Środkowej bardziej dbają Stany Zjednoczone niż Unia Europejska. I jeszcze jedno pytanie na koniec, panie redaktorze, bo pan się szczególnie w sposób wyjątkowy zajmuje Niemcami. Jak te decyzje będą przyjmowane w Niemczech i czy już niemiecki biznes i świat polityki pogodził się z tym, że gazociąg łączący Niemcy z Rosją już przechodzi prawdopodobnie do przyszłości? Niemcy naprawdę próbowali wszystkiego, jeżeli chodzi o obronę gazociągu Nord Stream 2, bo próbowali torpedowania prac nad nowelizowaną dyrektywą gazową, która godziła ten gazociąg. Potem próbowali podczas wdrażania tej decyzji do porządku prawnego w Niemczech różnych sztuczek, które na szczęście się nie udały, zmierzających do tego, żeby jeszcze bardziej osłabić i tak już nadwyrężoną dyrektywę gazową. Potem przesiadywały Niemcy kilka kryzysów, które oplotły gazociąg Nord Stream 2, jak chociażby to, że ich partner biznesowy przy tym przedsięwzięciu w międzyczasie podczas budowy tego gazociągu zaatakował Ukrainę, oderwał część jej terytorium, czy zastrzelił pasażerski samolot, czy dokonał dwóch prób otrucia, jak to wskazują eksperci, bo zarówno Sergiej Skripal, mówimy tutaj o przypadku właśnie Sergieju Skripala, jego córki Julii, a także Aleksieju Nawalnym. No a teraz próbowali też Niemcy dogadać się z Amerykanami właśnie nie tylko na płaszczyźnie dyplomatycznej, ale też tak trochę pod stołem, oferując Amerykanom konkretne wsparcie finansowe w wysokości do 1 miliarda euro na rozbudowę infrastruktury związanej z odbiorem amerykańskiego LNG, pod warunkiem, że Stany Zjednoczone nie będą ingerowały z sankcjami w gazociąg Nord Stream 2. Więc doszliśmy do tej sytuacji, w której państwo niemieckie, spółki niemieckie starają się wręcz przekupywać Amerykanów, żeby tylko ocalić swój gazociąg. To jest wymiar tego parasola bezpieczeństwa, które Niemcy otaczają gazociąg Nord Stream 2, ale na razie, jak widać, Ameryka jest nieprzejednana i ten gazociąg, wszystko wskazuje na to, że zostanie przez Stany Zjednoczone po prostu pogrzebany, że ta rura, która została ułożona, będzie zdemontowana, po prostu zardzewieje na dnie Bałtyku, czego swoją drogą jej życzę, bo jak wspomniałem wcześniej, jest to projekt szalenie niebezpieczny dla Europy Środkowej i powinien zostać mocno oprotestowany przez kraje Unii Europejskiej i sojuszników Unii. Ale to jeszcze jedno pytanie, bo zapomniałem stać przy okazji tej elektrowni w Polsce. W Stanach wybory, dojście do władzy Joe Bidena, prezydenta demokratycznego z Partii Demokratycznej. To jest zagrożenie dla interesów Polski, całego regionu w tej konfrontacji z Rosją? To jest zagrożenie projektu atomowego, czy wręcz przeciwnie? Myślę, że tutaj ten interes amerykańskiego przemysłu jądrowego, podobnie jak patrzenie na gazociąg Nord Stream 2 w Stanach Zjednoczonych, jest ponadpartyjne, to znaczy zarówno demokraci, jak i republikanie przyjmują, że i Nord Stream 2 jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa sojuszników Stanów Zjednoczonych i energetyka jądrowa w Ameryce, jej rozwój jest korzyścią dla USA, co widać chociażby po właśnie w rozmowach prowadzonych nie tylko z nami, ale też z Rumunią, z Indiami czy z Arabią Saudyjską właśnie w zakresie transferu technologii jądrowych. Więc myślę, że Joe Biden nie będzie tutaj stał na drodze do rozwoju dla amerykańskich spółek, zwłaszcza, że też w Ameryce dochodzi do takiego ożywienia przemysłu jądrowego, co zresztą może pomóc kandydatowi demokratów w realizacji planów klimatycznych, jakie Joe Biden przedstawił, bo technologia jądrowa ma to do siebie, że jest praktycznie bezemisyjna i realnie może pomóc w cięciu emisji, a o to chodzi między innymi Bidenowi w zakresie jego celów klimatycznych. Więc nie widzę tutaj bezpośrednich zagrożeń. Tak samo myślę, że wybory, które odbędą się równolegle do wyborów prezydenckich, czyli wybory do Kongresu w Stanach Zjednoczonych, też nie zmienią tutaj diametralnie tej sytuacji, a myślę, że sam Joe Biden będzie raczej prezydentem, jeśli chodzi o stosunki z Rosją, co ma dla nas bardzo duże znaczenie, będzie prezydentem bardziej w stylu Clintona niż w stylu Obamy. Ta polityka nie będzie zmierzała do kolejnego resetu, bo te resety, jak pokazała historia, bardzo źle się kończyły i Amerykanie byli na nich stratni i myślę, że do tego nie dojdzie. Więc tutaj przy tej oczywiście odpowiedniej dozie ostrożności i zachowawczości byłbym raczej spokojny o te najważniejsze interesy energetyczne, jakie ze Stanami Zjednoczonymi prowadzimy. I za ten spokój, panie redaktorze, dziękuję. Jakub Wiech był gościem Popołudnia Wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję również. I do usłyszenia.